Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Witam. Tagi Music Messe 2015 i nowa konsoleta Digico S21. Zupełnie nowe podejście, jeżeli chodzi o konsole. Te dwa multidotykowe ekrany, które służą nam do wyboru wszystkich opcji. Jak widzimy, troszeczkę odmienne podejście, jeżeli chodzi o konsolety firmy Digico. Przyzwyczajeni byliśmy do wielu różnych gałek, do wielu różnych przycisków. Tutaj wręcz ascetyczne podejście do konsolety. Kilka jedynie wielokonfigurowalnych, że tak powiem, potencjalnych. Świetne wykonanie, świetna jakość oczywiście produktów. No i konsoleta oparta tak naprawdę na znanym nam silnikach i pomysłowości firmy Digico. Wszystko dostępne za pośrednictwem jednego guzika, cały stół w pełni konfigurowalny. Możliwość obsługi 40 kanałów, 16 kanałów wyjściowych, wielu matrixów. No i przede wszystkim, jeżeli mowa o wejściach, wejścia i wyjścia również umieszczone z tyłu konsolety. Dodatkowo sloty na karty, które umożliwiają nam pracę na wielu bardzo różnych protokołach. Dante, MADI, AES, AVIOM, wszelakiego rodzaju konstrukcje. Jeżeli mowa jeszcze o wejściach i wyjściach, bardzo fajna rzecz, wreszcie wbudowany element nagrywający, czyli możliwość nagrywania 48 kanałów oraz odtwarzania 48 kanałów za pośrednictwem zwykłego kabla USB podłączonego do komputera. Oczywiście umieszczone wszelakiego rodzaju zalety konsolety Digico, czyli wszystkie efekty, efektów mamy dostępność 8, kompresory, wszelakiego rodzaju wysyłki, wszystko bardzo szybkie, z bardzo łatwym dostępem. Początkowo można było się wydawać, że brakuje nam tych gałek, że tych przycisków jest troszkę za mało. Dostęp do scen zostawiony, suma na wierzchu, obsługa EQ, klikamy sobie na lewym klawiszu, na lewym ekranie EQ, na prawej stronie pokazuje nam się dokładnie to, co chcemy zrobić. Jeżeli lubimy to robić palcami, możemy to robić palcami, jeżeli potrzebujemy mieć dostęp do gałki, możemy to robić gałką, tak samo parametry kompresora i inne. Tutaj przełączamy sobie na kompresor pojedynczy, na kompresor wielopasmowy, więc mamy możliwość, że tak powiem, pełnej konfiguracji i zakresu częstotliwości i czasu zadziałania, wszystko dostępne. Dodatkowo workflow, który jesteśmy w stanie sobie całkowicie konfigurować, czyli możemy sobie to zrobić w ten sposób, że ułożyć dokładnie klawisze tak, jakbyśmy sobie chcieli je mieć, czyli przesuwając możemy mieć auksy, wejścia, wyjścia, dokładnie tam, gdzie chcemy mieć pod ręką. Zatem malutka konsoleta z bardzo dużymi możliwościami, bardzo prosta w obsłudze, tak naprawdę wystarczyło 10 minut, żeby opanować dokładnie cały workflow tej konsolety. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi o niewielkie konsolety firmy Digico. Zobaczymy. Soft jest jeszcze delikatnie niedopracowany, aczkolwiek konstruktorzy zarzekają się, że dosłownie to kwestia miesięcy, a tak naprawdę tygodni. Z Frankfurtu Bolesław Scholl, 2015. Dziękuję. Raz, raz, trzy, trzy, raz, dwa, raz, dwa, 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 trzy, 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 raz, dwa, raz, trzy, trzy.